10 najśmieszniejszych odcinków z Archiwum X, 10 Hollywood AD. W tym odcinku ma powstać film oparty na bohaterach serialu, tylko w serialu. I tak nasi bohaterowie udają się do Los Angeles, a tam widzą, że wiele faktów z ich przygód zostało podkręconych lub przekręconych czyli dokładnie to, o co skarża się twórców z Archiwum X. W dodatku w rolę skali wciela się Tia Leoni, w tamtym momencie żona duchownego, który grał w serialu. Pokręcone, ale w sumie zabawne. 9. Clyde Brookman's Final Repose Oczywiście mam tu na myśli Clarka Brackmana. Mężczyzna jest niezwykle ironiczny i sarkastyczny, a jego cięte riposty wywołują uśmiech na twarzy. Kiedy Mulder pyta się o swoją przyszłość, Clyde nie odpowiada jednoznacznie. Wspomina jednak o uzależnieniu od seksu, z którym duchowny rzeczywiście się zmagał. 8. Dreamland Uwaga, proszę się skupić. Mulder zamienia się ciałami z jednym z facetów w czerni. Bohater z archiwum X prowadzi jego życie tylko je pogarszając. Myli imiona dzieci, ogląda filmy porno i sprawia, że jego żona zaczyna podejrzewać go o romans. W tym samym czasie agent w Czerni w ciele Muldera korzysta z okazji i zaczyna szaleć. 7. Humbug. W tym odcinku agentka Skali zjada robaka. Pierwotnie miał być on cukierkowy, jednakże aktorka postanowiła zaszaleć i skonsumowała prawdziwego insekta. Czemu śmieszne? No, popatrzcie na to. Thank you. 6. Bad Blood. Śmiesznie zakręcona sytuacja. Agenci biorą chłopaka od pizzy za wampira, a ten oczywiście nim nie jest. Posiada po prostu sztuczne wampirze zęby. Dodatkowo historia jest pokazana z dwóch różnych punktów widzenia, agenta i agentki. A to już naprawdę śmieszy, Warto zobaczyć. 5. Ja So hide. Sam pomysł jest już dość niecodzienny. Głównie agenci trafiają na Gina. I tu legenda spotyka się z rzeczywistością, w jaki sposób, no na przykład ktoś sobie zażyczył jacht, który mu zabrano, bo zniszczyły go podatki. Ponadto pada zabawne życzenie ze strony policjantów. Jakie? Sprawdźcie sami. 4. Joes Hangs from Outer Space. Kolejny raz w serii pojawiają się obcy. Ci porywają siedem osób, a one opowiadają swoje historie. I każda z nich opowiada zupełnie coś innego. Jest tak pokręcone, że sam nie wiem jak to wytłumaczyć, ale koniecznie obejrzyjcie. 3 Arkadia, odcinek wyśmiewający Amerykanów. Molder i skali udają małżeństwo i w charakterystyczny sposób przerysowują typowe zachowania odpowiednie dla konformistycznego życia. Big Mike? Oh! What's missing here is intent. 2. Small Potatoes. Agent prowadzi sprawę mężczyzny ze świńskim ogonem. Ten potrafi zmieniać się w innych mężczyzn, po czym zapładnia niczego nieświadome kobiety, a te rodzą dzieci ze świńskimi ogonami. Oczywiście wściekły mężczyzna wciela się w Moldera i próbuje uwieść skali. 1. X-Caps. Odcinek, w którym nasi główni bohaterowie stają się gwiazdami reality show. Cups. Oczywiście, Mulder postanawia wykorzystać sytuację i zaczyna głosić swoje teorie na temat zjawisk nadprzyrodzonych, oczywiście ku przerażeniu producentów. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, i zajrzyjcie na mój drugi kanał, Światowa Historia. Jeżeli napiszecie w komentarzu, super, zostawię Wam serduszko. Cześć.